Nie każda seria jest tak długowieczna jak na przykład Super Mario, Zelda czy Call of Duty. Czasami twórcy nie mają pomysłu na odświeżenie swojej marki i umiera ona śmiercią naturalną. Czasami wręcz przeciwnie. Twórcy mają pomysły, tylko złe. I rozczarowani kierunkiem zmian fani po prostu przestają kupować kolejne części. Ale bywa i tak, że nie do końca wiadomo, dlaczego dana seria znika z rynku. Polityka, biznes, kwestie licencyjne, personalne, powodów może być cała masa. W każdym razie, po jakimś czasie nieobecność niektórych produkcji staje się dotkliwa. Szczególnie kiedy nie są one generycznymi przedstawicielami jakiegoś popularnego gatunku. Na przykład bez Medal of Honor radzimy sobie świetnie, ponieważ wciąż mamy Call of Duty i Battlefielda. Brak Pro Evolution Soccer także jest do przeżycia. Ale co mieli zrobić fani na przykład serii Commandos, która zniknęła z rynku 16 lat temu? No właśnie. Na przełomie lat 90. i 2000. Commandos, czyli cykl taktycznych strategii osadzonych w realiach II wojny światowej, cieszył się naprawdę ogromną popularnością. W 2006 roku twórcy doszli jednak do wniosku, że pora dostosować markę do nowych, trójwymiarowych i bardziej dynamicznych czasów. Decyzja o wprowadzeniu zmian nie była błędna, bo izometryczne, powolne skradanki faktycznie odchodziły wtedy do lamusa i żeby seria mogła wciąż trwać, trzeba ją było przeformatować. Po prostu obrany kierunek, czyli przerobienie Commandosa na pierwszoosobową strzelankę, nie okazał się słuszny. W efekcie historia tego zasłużonego cyklu zakończyła się właśnie na Strike Force. Inni przedstawiciele gatunku taktycznych skradanek, tacy jak na przykład Desperados, również zniknęli z rynku na długie lata. Dopiero w 2020 roku pojawiła się kolejna naprawdę udana część tego cyklu, a później media zaczęły donosić o szykowanej rzekomo kontynuacji samego Commandosa. Z tym, że na plotkach się póki co skończyło. Na szczęście w tym czasie gliwickie studio Destructive Creations pracowało już nad własną taktyczną skradanką osadzoną w drugowojennych realiach. War Mongrels. Grą, która w zasadzie mogłaby trafić na rynek jako Commandos 4, chociaż trzeba twórcom oddać, że nie jest to bezczelna kopia, po prostu odtwarzająca schematy sprzed 20 lat. Rodzimi deweloperzy dodali sporo własnych pomysłów i bardzo dobrze, bo przecież miał to być duchowy następca, a nie wierny remake tkwiący mentalnie w roku 2000. Zdecydowanie nie jest to gra idealna, ale ogólne wrażenia z zabawy są bardzo zbliżone do tych towarzyszących trzem klasycznym częściom Commandosa. A o to chyba chodziło. Wojennych, futurystycznych czy fantastycznych shooterów jest cała masa. Lepszych, gorszych, bardziej dynamicznych, trochę wolniejszych, ładnych, brzydkich, w 100% liniowych, bardziej otwartych, każdy znajdzie coś dla siebie. Ale istniała kiedyś seria, która oferowała absolutnie unikalny rodzaj rozgrywki. SWAT. Taktyczna strzelanka, w której gracz wcielał się w członka oddziału specjalnej jednostki amerykańskiej policji. Każda misja rozpoczynała się od fazy planowania, a sama akcja także w najmniejszym stopniu nie przypominała typowych, zręcznościowych strzelanek. Jeden błędny ruch oznaczał tu błyskawiczną śmierć. Każde wejście do następnego pomieszczenia trzeba było dokładnie przemyśleć i zaplanować, poprzedzając to solidnym rozpoznaniem terenu. Dodatkowo po budynkach często pamiętali się cywile, na których oczywiście trzeba było uważać. A więc nie był to shooter z gatunku wal we wszystko, co się rusza. Niestety seria SWAT zakończyła swój żywot w 2005 roku po premierze czwartej odsłony, uważanej powszechnie za najlepszą. W tamtym czasie miłośnicy realistycznych, ale nie typowo wojennych symulatorów nie mieli specjalnej alternatywy. Niby istniała jeszcze trochę podobna seria Rainbow Six, ale w 2006 roku została wyraźnie ukonsolowiona i dostosowana do oczekiwań mniej hardkorowych graczy. Fani w zasadzie stracili już nadzieję, że SWAT jeszcze kiedyś powróci. I faktycznie nie powrócił, jednak w jego miejsce pojawił się bardzo kompetentny następca, czyli Ready or Not. Powolne tempo, wysoki poziom trudności, ciasne, klaustrofobiczne mapy i ogromna satysfakcja, którą daje perfekcyjne ukończenie każdego poziomu. Ready or Not spokojnie mogłoby nosić tytuł SWAT 5 i myślę, że fani oryginału nie mieliby nic przeciwko. Przeszło 20 lat temu wszelkiej maści tajkuny i strategie ekonomiczne przeżywały swój złoty okres. W tamtych czasach chyba każdy gracz miał styczność z SimCity, Theme Park World,
Zoo Tycoon, Team Hospital czy na przykład Transport Tycoon Deluxe. Ale zaledwie kilka lat później tego typu produkcje nagle stały się passé. Zdarzały się jakieś nieśmiałe próby reaktywacji tych dawnych hitów, jednak w większości koszmarnie nieudane. Maksymalne upraszczanie wszystkich mechanik nie zdało egzaminu, ale twarde trzymanie się rozwiązań sprzed lat to również nie jest przepis na sukces. Mimo wszystko nie chodzi o to, by zrobić grę wyłącznie dla miłośników retro. Na szczęście w końcu znaleźli się ludzie, którzy odnaleźli właściwe proporcje. 7 lat temu pojawił się na przykład świetny następca legendarnego SimCity, czyli Cities Skylines. Tytuł, który zebrał świetne recenzje i w kolejnych latach doczekał się konwersji na wszystkie najpopularniejsze platformy. Warto tu zaznaczyć, że dzieło fińskiego studia Colossal Order zostało przyjęte zdecydowanie cieplej niż próba reaktywacji oryginalnego SimCity podjęta przez EA w 2013 roku. Temat ogrodów zoologicznych oraz parków rozrywki świetnie zagospodarowała z kolei ekipa Frontier Development, odpowiedzialna za m.in. Elite Dangerous. W 2016 roku na rynku zadebiutowało Planet Coaster, a 4 lata później Planet Zoo. Tytuły naprawdę wymagające, ale dzięki temu głębokie i bardzo satysfakcjonujące. Twórcy zaakceptowali fakt, że tajkuny to już nie mainstream i zamiast na siłę dążyć do wyprodukowania gry maksymalnie przystępnej, postanowili zwrócić się wprost do swojej grupy docelowej. I zadziałało. Warto wyróżnić jeszcze Two Point Hospital, czyli nowe wcielenie wspomnianego wcześniej Team Hospital i Open TTD, czyli następcę Transport Tycoon Deluxe. Ten drugi tytuł to darmowy, rozwijany przez społeczność remake oryginału z 1995 roku. Od kwietnia zeszłego roku dostępny na Steamie, jakby ktoś chciał przetestować. Tormented Souls to dziwna gra. Na pierwszy rzut oka mamy tutaj kaprawe animacje, drewno, archaizmy i budżetowość oraz na przykład 4 rodzaje broni i 4 typów przeciwników przy jednoczesnym 80% na meta w niektórych wersjach. O co więc chodzi? Ano o to, że to gra stricte wycelowana w fanów starej szkoły survival horroru, którym może brakować takiej rozgrywki jak w starych Silent Hill, Alone in the Dark czy Residentach, kiedy dziś no horrory mają troszkę inne podejście, najczęściej są w FPP, a nie TPP, no i sam Resident mimo czerpania z założeń pierwowzoru idzie swoją drogą. Tormented Soul zaś stawia na założenia, które podobały się fanom gatunku jakieś 20 lat temu. Ograniczone możliwości zapisu, z góry narzucone ujęcia kamery, ogromny nacisk na oszczędzanie amunicji i nieraz ciężkie, dość retro zagadki, przy których człowiek mimo szczerych chęci musi nieraz wspomóc się notatnikiem czy ostatecznie poradnikiem. W jednej z takich zagadek przykładowo musimy zapisać na pewnej dyskietce kod i korzystając z tejże dyskietki z kodem musimy otworzyć pewne zamknięte drzwi, więc wkładamy dyskietkę do komputera, klikamy zapisz kod, ale wyskakuje error, raz, drugi, trzeci i nic nie działa. O co więc chodzi? Ano o to, że trzeba tak naprawdę obejrzeć dyskietkę z okna ekwipunku, znaleźć blokadę zapisu, wyłączyć ją i wtedy zaczyna to działać. Głupie i genialne zarazem. To zdecydowanie nie jest gra dla każdego. Na współczesne standardy może być średnia, albo nawet bardzo średnia i zbyt archaiczna, ale dla kogoś, kto właśnie oczekuje duchowego następcy, czy może raczej spadkobiercy survival horrorów z przełomów czasów PS1 i PS2, kiedy dziś takich gier na rynku za bardzo nie ma, jest to absolutnie godna polecenia produkcja. I wiecie, zrobienie dobrej gry, która jest archaiczna i jedzie na nostalgii, to też sztuka. Sztuka jak zbalansować między fajnym i przyjemnym drewnem, a tym frustrującym i niegrywalnym drewnem. O czym ostatnio niestety przekonała się miniseria Remothered, która mimo że uderzała w podobne tony co Tormented Souls, to nie spodobała się ani starym, ani młodym fanom horroru. Far Cry może nie do końca pasuje do dzisiejszego zestawienia, bo zdecydowanie nie jest to seria martwa. Ale jest to przypadek na tyle ciekawy, że postanowiłem o nim wspomnieć. Chodzi o to, że prawdziwym, duchowym spadkobiercą pierwszej części jest nie oficjalna kontynuacja, tylko Crysis. Winne takiemu stanowi rzeczy jest zamieszanie licencyjne. To znaczy, prawa do marki Far Cry znajdowały się w rękach wydawcy pierwszej części, czyli Ubisoftu. Crytek podpisał jednak umowę z Electronic Arts i w ten sposób pozbawił się możliwości uczestnictwa w pracach nad kontynuacją. W tej sytuacji Ubisoft przekazał zadanie stworzenia dwójki swojemu wewnętrznemu studiu zlokalizowanemu w Montrealu. A to miało zupełnie inną wizję Far Crya 2. Nowi deweloperzy postawili na większy realizm, proste elementy survivalowe, w pełni otwartą mapę i całkowity brak elementów science fiction. Dlatego Crytek stworzył dla EA Crysisa, będącego tak naprawdę rozwinięciem pomysłów z pierwszego Far Crya.
czyli Rajska Wyspa, półotwarta konstrukcja poziomów, pozwalająca na sporo swobody, ale jednak kierująca gracza w stronę celu, różnorodne pojazdy, imponująca grafika i silnik fizyczny oraz nadnaturalne stwory, czyli w tym przypadku kosmici. Największą różnicą w stosunku do oryginału był nanoskafander dodający głównemu bohaterowi kilka urozmaicających zabawę umiejętności. Chociaż trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to Far Cry'owe dziedzictwo dotyczy wyłącznie pierwszej części Crysisa, bo dwójka i trójka to już zupełnie inna historia. Dacie wiarę, że kiedyś gry wyścigowe polegały na ściganiu się? W sensie wyłącznie. Liniowe trasy, start, meta i koniec. Z biegiem lat coraz popularniejsze stawały się jednak otwarte światy i ta moda oczywiście nie mogła ominąć gier samochodowych. Chyba wszyscy się zgodzimy, że Need for Speed Underground 2 czy Most Wanted nie zyskałyby takiej popularności, gdyby nie posiadały w pełni otwartego miasta. Ale nie da się ukryć, że wciąż były to gry wyścigowe. Że to rywalizacja z innymi kierowcami stanowiła największą obok tuningu atrakcję. Pewnym przełomem, który pokazał, że może to wyglądać nieco inaczej, było Test Drive Unlimited z 2006 roku. Produkcja, w której chodziło o czerpanie przyjemności z jazdy. Luksusowe fury, przepiękna słoneczna wyspa Oahu, a w drugiej części również Ibiza, do tego własna posiadłość, a w niej oczywiście garaż. Wyścigi jak najbardziej były w grze dostępne i odgrywały istotną rolę, ale zaryzykowałbym tezę, że nie stanowiły głównej atrakcji. Były sposobem na zarobienie pieniędzy niezbędnych do zakupu kolejnych samochodów. Dziurę po TDU dość szybko wypełniła Forza Horizon. Początkowo poboczny projekt studia Playground Games, będący swego rodzaju spin-offem realistycznego cyklu Forza Motorsport. Jednak w następnych latach to właśnie Horizon wysunął się na pierwszy plan. Podobnie jak w TDU mamy tu przepiękną otwartą mapę, ogromny wybór luksusowych samochodów i duży nacisk położony na czerpanie przyjemności z samej jazdy. A także innych aktywności takich jak zwykłe oglądanie posiadanej kolekcji, wprowadzanie drobnych modyfikacji, sesje fotograficzne itd. W gatunku zręcznościowych samochodówek po prostu nie ma obecnie niczego bardziej uniwersalnego. W tym roku na rynek ma trafić kontynuacja TDU z podtytułem Solar Crown i zapowiada się całkiem ciekawie, ale czy gracze na pewno potrzebują nowego test drive'a? Zobaczymy. Seria znikając z rynku oddała swoją pozycję konkurencji i teraz niełatwo będzie ją odzyskać. Oczywiście takich duchowych następców jest zdecydowanie więcej. Zniknięcie jakiegoś tytułu prawie zawsze tworzy niszę, którą inni deweloperzy próbują wypełnić. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich tego typu próbach, ale warto wyróżnić chociażby Stardew Valley, czyli spadkobierce serii Harvest Moon, War of the Overworld, wprost nawiązujące do Dungeon Keepera, Songs of Conquest, usiłujące przyciągnąć fanów Heroes of Might and Magic 3, czy Obduction, czyli następcę kultowej przygodówki Myst. Z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia.